Także witamy. Oklaski jak najbardziej się należą. Przyznam się, że jestem pierwszy raz w Afganistanie. Ale nie chodzi o gratulacje za debiut marszałka, ale o to, że w ogóle do Afganistanu dotarł. Po stracie wojskowego Tupolewa i w trakcie remontu drugiego, bezpośredni lot cywilnej maszyny w rejon konfliktu jest niemożliwy. Ja tutaj byłem raczej pasażerem niż organizatorem. Mogę powiedzieć tyle, że pewnie się kłaniają ograniczone możliwości państwa polskiego, jeśli chodzi o transport na długich odcinkach. Bronisław Komorowski tym razem jako głowa państwa skorzystał z wyczarterowanego przez rząd brazylijskiego Embraera, który rzeczywiście nie ma zbyt dużego zasięgu i dotankowywać musiał już w Erewaniu. Po drugiej w nocy zaczął się kolejny etap podróży do uzbeckiego Termez. Wcześniej rano na marszałka czekały już wojskowy samolot, poproszenie o przygotowanie czyste paszportów do kontroli, dziękuję. Delegacja miejscowych władz i niespodzianka dla dziennikarzy. Okazało się, że nie będziemy lecieli przygotowanym przez Niemców samolocie transportowym, w którym byśmy się wszyscy zmieścili. Okazało się, że lecimy kasą, a w kasie po prostu były dwa miejsca za mało i musieliśmy między sobą wybrać kogoś, kto zostanie. Ten organizacyjny problem i związaną z nim decyzję nieco inaczej tłumaczy teraz odpowiedzialny za wyjazd generał Koziej. Aby zapewnić bezpieczny i swobodny lot aparatów powietrznych. Zbytnie przeciążenie oczywiście, jak Państwo doskonale się orientują, ogranicza takie możliwości. Na pokład kasy wchodzą minister Sikorski i minister Klich, pełniący obowiązki prezydenta Bronisław Komorowski oraz ich ochrona. Wojskowa kasa dowozi ich do stolicy Afganistanu, jednak do polskiej bazy wojskowej w Gazni docierają dopiero amerykańskimi śmigłowcami. Cały czas towarzyszy im generał Koziej, który tworzy przecież nowe zasady transportu VIP-ów. Ranga tego wyjazdu jest dosyć wysoka. Dwóch ministrów, pan na pokładzie. Ja zastanawiam się, szef BDN-u, ja zastanawiam się w takim razie, jakie będą te standardy. No właśnie takie, że nie leci prezydent i wszyscy dowódcy wojskowi, nie ma dzisiaj między innymi szefa sztabu generalnego właśnie z tego powodu. Jest to wszystko w ramach właśnie tych procedur, które przygotowuję. Przez chwilę jest przyjemnie, by po obiedzie z wojskowymi zaczęła się powrotna droga przez Mękę. W drodze powrotnej, znowu ze względu na możliwości dysponowania środkami transportu powietrznego, jeszcze na terenie Afganistanu dwukrotnie musieliśmy mieć zorganizowane te przesiadki. Po amerykańskich śmigłowcach z Gazni do Kabulu pojawia się szwedzki Herkules, który leci tylko do afgańskiego Mazar Sharif. Tam pomagają nam Niemcy, którzy polską delegację wywożą transalem do Uzbekistanu. Wracamy na pokład polskiego samolotu, który jednak znowu musi się zatrzymać na dotankowanie w stolicy Armenii Erewaniu, by późną nocą dotrzeć w końcu do Warszawy. To jest kolejny dowód na to, że nie jest łatwo prowadzić misję na antypodach świata. Zgodnie z definicją, antypody to punkt dokładnie po drugiej stronie globu. Skoro marszałek widzi Afganistan aż tak daleko, to znaczy, że dla polskiej armii niedysponującej VIP-owską logistyką powrót do Polski może być drogą na księżyc. Piotr Świerczek, TVN24.